przyszłość w rękach inżynierów. Co oznacza to hasło oraz co skrywają pracownie Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej? Zapraszam. Cześć, nazywam się Tobiasz, studiuję energetykę i inżynier środowiska na Wydziale Mechanicznym na Politechnice Opolskiej. Znajdujemy się aktualnie w laboratorium mechatronicznym, o którym więcej dzisiaj opowie Wam Szymon. Mechatronika jest kierunkiem połączonym z wielu dziedzin nauki, m.in. z informatyki, z automatyki i z mechaniki, a więc każdy coś dla siebie znajdzie. Jest wykorzystywana w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu, a więc o dobrze płatną pracę nie ma w ogóle żadnych problemów. W naszym wydziale również organizujemy wystawy studenckie, o których więcej opowie nam Luiza. Widzimy tutaj wystawy rysunków, które wykonaliśmy na zajęciiach. Głównie zajmujemy się projektowaniem produktów codziennego użytku i one właśnie powinny być przede wszystkim estetyczne, ale także funkcjonalne. Na wzornicy łączymy kreatywność z technologią. Aktualnie znajdujemy się w Laboratorium Biotechnologii na Wydziale Mechanicznym. Więcej o nim opowie nam Marlena. Będąc na kierunku energetyka i inżynieria środowiska, jesteście w stanie dowiedzieć się praktycznych rzeczy na temat oczyszczania gazów, oczyszczania ścieków, czy też technologii energetycznych. Absolwenci tego kierunku mają wszystkie kompetencje potrzebne na rynku pracy, aby zostać pracownikiem wodociągów, elektrowni energetycznych, czy też przemysłu spożywczego. Znajdujemy się w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Mechanicznym. Więcej opowie nam Błażej. Jako studenci mechaniki i budowy maszyn zajmujemy się nie tylko projektowaniem maszyn czy urządzeń oraz obliczeniami wytrzymałościowymi. Zgłębiamy również tajniki technologii maszyn. Jeśli masz w sobie żyłkę konstruktora czy technologa, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Studenci Wydziału Mechanicznego w trakcie realizacji zajęć biorą udział nie tylko w wykładach, ale w dużej mierze w zajęciach o charakterze praktycznym. Są to laboratoria, które obecnie są wyposażone w dość dobry sprzęt. Mogą się z tym sprzętem zaznajomić w sposób właśnie praktyczny. Każdy student ma możliwość odbyć praktykę w zakładach, które są związane z kierunkiem, no i tam z profesjonalistami w swojej dziedzinie również mieć kontakt. No każdy nauczyciel jest również w sporej części praktykiem, więc to nie są tylko i wyłącznie wykładowcy, ale osoby, które mają praktyczne podejście do przedmiotów, których uczą. No w związku z tym myślę, że warto studiować na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Mechanicznym, do czego serdecznie zachęcam. Zapraszam Państwa.